Apator Toruń, pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy. No właśnie, nic mi do głowy nie przychodzi, a więc polecę formułką. Apator Toruń, trzecia drużyna minionego sezonu, czyli brązowi medaliści. Przy swoich problemach, jakie mieli, między innymi, słaba forma Patryka Dudka, zmiana trenera w trakcie sezonu. I tak pozwoliła zdobyć im właśnie brązowe medale. Mało tego, zrobili to wygrywając zaledwie sześć spotkań. Jak wiemy, ambicje Aniołów sięgają znacznie wyżej i chcą e, no, powalczyć z tymi dwoma hegemonami, chyba już można nazwać drużynami, a mianowicie Spartą Wrocław oraz Motorem Lublin. Apety apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc e, kolejna zmiana, tym razem w sztabie Trenerskim przychodzi Piotr Baron, który doskonale wie jak zdobywać najwyższe laury, bo właśnie złote medale zawieszał sobie na szyi z drużyną Unileczną. Jak będzie w tym sezonie? Ja nazywam się Adam, a to są składy, analiza i przewidywania. Witam wszystkich serdecznie. I oczywiście witam, jest z nami Piotrek, żużlowy degustator. Kurde, Piotrek, żużlowy matematryks, ale z kanału Żużlowy Degustator. Witam cię Piotrze serdecznie. Siemanko, witam wszystkich. Piotrek, no to co, na początek, jaka tobie pierwsza myśl a propos Apatorn? Bo ja dzisiaj naprawdę długo myślałem nic mi do głowy konkretnego, takie jedno słowo, no nie wpadło. No bo Apatorn w ostatnich latach trochę jest taką drużyną, że mało ich widać. Co prawda zdobyli ten medal, ale tak jak powiedziałeś, sześć zwycięstw tylko. Poprzednie sezony też wracali do tej ekstraligi, gdzieś ten środek tabeli to raczej było takie ich miejsce i przed poprzednim sezonem też trochę tak myśleliśmy, że, że gdzieś właśnie czwarte, piąte to będzie to, to miejsce, które Torym może zająć, zajęli trzecie. Więc trochę nam jakby otworzyli na siebie oczy dopiero w tej końcówce. No ale teraz kolejna poprzeczka przed nimi, którą trzeba będzie przeskoczyć. Trzeba potwierdzić to, że to nie był jednorazowy strzał, a będzie to trudniejsze, bo, bo te drużyny, które były mocne, na los, są mocne, a inne też pewnie będą próbowały. O tę medalę zawalczyć, więc przed Apatorem ciężki sezon, tak się wydaje, ale o tym sobie zaraz porozmawiam. Dokładnie, no to co, to cofniemy się jeszcze na chwilę do tego ubiegłego sezonu, spójrzmy sobie tutaj na zawodników. Szybciutko przenosimy się do roku 2023. No Emil fenomenalnie powrócił, można powiedzieć. Średnia 2,443. Robert Lambert, o tym sobie za chwilę też porozmawiamy. Średnia 1,902. Patryk Dudek, no tutaj tak naprawdę były największe problemy Torunia w zeszłym roku. Patryk bardzo długo szukał sprzętu, przekopał nie wiem ile. No i do końca chyba nie możemy powiedzieć, że coś znalazł. Paweł Przedpełski, 1,506. Wiktor Lampard. Źle zaczął, lepiej skończył Pozycja u 24, wiemy no Dla niego było nowe doświadczenie No ale średnia 1,351 Juniorzy, natomiast o tym Się najgłośniej w Toruniu mówiło Że ci juniorzy pod okiem pana Zombika, no jednak nie stawiają kroków I w tym sezonie, znaczy W zeszłym sezonie była mowa, że to wina Leży po stronie zawodników Że nie do końca przykładają się do swoich Obowiązków, tak jak powinni Także widzicie, Krzysiu Lewandowski, Mateusz Afeld Nik Nikolaj Helsenberg I Emil Portner No i jeszcze był Oskar Rumiński No właśnie już powiedziałem Piotrku sporo tutaj o tej drużynie tak naprawdę No chyba da Powiem tak chyba Wycisnęli Maxa Z zeszłego sezonu właśnie zdobywając te brązowe medale przy tych wszystkich problemach tak jak powiedziałem Lambert Też Wydawało się, że jednak zawodnik, który powinien te 2-0 minimum zrobić. Patryk Dudek, no właśnie, forma do tyłu, można powiedzieć. Paweł Przedpełski, właśnie, Paweł Przedpełski. No jak ty ogólnie spoglądasz na tą drużynę i, i, to, i to ich dokonanie? jakbyś to zestawił? Ja myślę, że wycisnęli nawet ponad maksa. Wycisnęli bardzo dużo ponad stan, bo jak się patrzy na tą drużynę, to mamy tu y, świetnego Emila Seyfurdinowa, owszem, ale reszta zawodników... Y, Raczej poniżej swojego poziomu, bo ja bym tutaj nie powiedział, że Robert Lambert pojechał jakiś dobry sezon. My tak często tak mamy, że, że do tych zawodników podchodzimy zupełnie różnie, ale Robert Lambert i jego średnia 1,900 to jest mniej niż chociażby Tywo Finden czy Jarosław Hampel, a o tych zawodnikach dzisiaj mówi się, że Taj jedzie kolejny słaby sezon, Jarosław Hampel sobie nie poradzi jako pierwsza czy druga opcja w falubazie, a o Robercie Lambercie jakoś tak mówimy, że Mm -hmm. No, pojechał niezły sezon, nikt jakby się do tego zbytnio nie czepia. Ja bym tutaj od Roberta jednak zaczął już trochę więcej wymagać, bo to jest zawodnik nadal dość młody, ale już nie aż tak młody jak wcześniej. Z każdym kolejnym sezonem ten progres powinien być robiony i Robert powinien się stawać coraz pewniejszym punktem tej drużyny, a jednak na przestrzeni tego sezonu potrafiła ta forma Roberta Lamberta bardzo falować. I koniec końców to właśnie Robert Lambert był główną przyczyną, dla której przez którą nie udało się awansować do finału, bo pamiętamy, jak świetną okazję mieli Torunianie w dwóch meczu ze Spartą Wrocław, kiedy tam Sparta straciła Maczka Janowskiego w trakcie drugiego meczu rewanżowego. No i Robert Lambert nie radził sobie z Kevinem Mokiewiczem, przez co Apator Torunia awansował do finału. Oczywiście finał dla Apatora to byłby wynik już totalnie ponad stan, ale taka szansa była i została zaprzepaszczona, więc to pokazuje tylko skalę problemów, jakie w tej drużynie były i te problemy trzeba będzie w nowym sezonie rozwiązać, bo skład już możemy zdradzić, zostaje taki sam. Mm -hmm. Więc tutaj i Robert Lambert musi to poprawić, no ale Patryk Dudek też, bo ta jego średnia 1,763 to też nie jest to, do czego Patryk nas przyzwyczaił. Paweł Przedpełski, Wiktor Lamparty też potrafią jeździć lepiej. Co do Wiktora byłbym spokojny, bo to był jego pierwszy sezon. Więc teraz, przy tym 24, pewnie będzie mu trochę łatwiej. Ale czy on będzie jakąś mega wartością dodaną, no to, to zaraz sobie porozmawiamy, sobie. jak będziemy omawiać całą tą formację. Ale poprzedni sezon na pewno też nie był idealny dla Wiktora, ale do niego bym się akurat najmniej czepiał, bo tak jak mówię, no to był jego pierwszy. Lambert z Dudkiem mieli to ciągnąć trochę bardziej. Plus jest taki, że koniec końców ten medal zdobyli, więc nie no, po tym ciężkim sezonie jakby zrealizowali cel, więc nie można mówić, że ten sezon poszedł na stracenie. Ten sezon nie był idealny, ale cel został osiągnięty, więc koniec końców był to dobry sezon na No tak, dokładnie tak jak mówimy, sześć no zwycięstw, a dało to brązowe medale. Ja powiem szczerze, do, do dzisiaj mi ciężko w to uwierzyć, jak oni to zrobili. No ale dali radę, chłopaki. Spieli się jakoś na koniec. Troszeczkę, tak jak powiedziałeś, szczęście im sprzyjało. No bo zaczęli ćwierć finały z motorem Lublin. Tam dwie porażki, no ale mamy przepisy, jakie mamy. Lucky loser, no i wtedy trafili na Spartę Wrocław, którą no właśnie Robert Lambert, dobrze tutaj zauważyłeś. Ja całkiem o tym zapomniałem, że no od tego zawodnika. Faktycznie Piotr, my mało o nim mówiliśmy, ale wymaga się e, no, znacznie więcej, bo to już jest e, po prostu czas On już też udowodnił, że to jest zawodnik, który powinien tutaj e, 2-0 średnio e, robić Dobra, nie chcę tutaj się rozwijać za bardzo, bo to był zeszły sezon Więc Panie Piotrku, to chyba czas przejść do tego, co nas czeka Tak jak już zdradziłeś, skład praktycznie ten sam Sternik się zmienił, więc przejdźmy sobie e, szybciutko Tutaj do składu. No i tak jak widzicie, Emil Sajfudinow, Lambert, D Dudek Przedpełski, Wiktor Lampard, no i juniorka Krzysiu Lewandowski, Mateusz Affeld, Oskar Rumiński, Borys Słomczewski, Jakub Breński. No i właśnie o nim sobie na końcu porozmawiamy. Antoni Kawczyński. Dobrze, panie Piotrku, czyli zaczynamy jak zawsze formacja seniorska. Emil Sajfudinow po powrocie wykręcił kosmiczną można powiedzieć średnią 2443 aż tak wysokiej nawet ja się nie spodziewałem wiedziałem że jakiś ten głód żużla u Emila będzie no ale przecież przez cały sezon żałowaliśmy że Emila w Grand Prix nie ma bo to chyba był jedyny zawodnik który mógłby postraszyć Bartka z Marzlika no tak Emil miał świetny sezon to trzeba mu oddać praktycznie Wystrzegał się jakichkolwiek wpadek, miał tam chyba jeden słabszy mecz bodajże we Wrocławiu, gdzie zrobił 7 czy 8 punktów, ale no w skali sezonu jeden taki mecz to, to nie jest nic złego. Zresztą to też nie było jakieś takie totalne, totalne dno, więc, więc Emil no zdecydowanie był jedną z najjaśniejszych postaci całej ligi. Ciągnął ten apater Torin właśnie do tego miejsca, w którym ten apater finalnie się znalazł i i pokazał, jak dobrym jest zawodnikiem. Może mu to też troszeczkę pomogło, że w tym Grand Prix nie mm -hmm. miał jakby spokojniejszą głowę. Mógł się skoncentrować na tym, na tych startach w Lidze Polskiej. I wyszło mu to fantastycznie. I myślę, że kolejny sezon będzie tylko potwierdzeniem tego, co było w tym. Bo nie sądzę, żeby Emil Seifudinów spuścił z tonu. Wiadomo, że to niekoniecznie musi być aż tak wybitny sezon, bo jednak 2443 to już mówimy o. No w sezonie absolutnie fenomenalnym i to ciężko jest później powtórzyć, ale nawet jeżeli Emil by tam zjechał na 2-3 czy 2-250, no to, to na pewno będzie nadal świetny, świetny wynik. Więc no Emil, myślę, zdecydowany lider tego zespołu i raczej nie sądzę, że się to w przyszłym sezonie zmieni. Dokładnie, tutaj naprawdę możemy mówić o samych superlatywach po stronie, po stronie Emila. I teraz tak szybciutko sobie zerkam. Tutaj on w 2020 roku w ekstra lidze w barwach Leszna oczywiście wykręcił średnią 2523. Później miał zjazd w 2021 roku 1,954, ale tam się też zaczęły problemy w Leśnie, ja pamiętam. Tam troszeczkę już te pieniążki były, że tak powiem, Emil zaczął głośno o tym wspominać, o odejściu. No i tak się stało, oczywiście, że 2021 rok to był ostatni, z uwagi na to, co, co właśnie Rosja zrobiła na Ukrainie. No i później miał przerwę 2022 rok i wrócił do Torunia na, na pełnej, można powiedzieć, Piotrek, tak w naszym żargonie. No zdecydowanie na pewno i pokazał, że, że ten głód jest, że umiejętności są i że yy, kiedy skupi się tylko i wyłącznie na polskiej lidze, to, to jest w stanie tam robić wielkie rzeczy i ten sezon będzie taki sam, bo on nadal nie będzie startował nigdzie w Grand Prix czy w żadnych sekach, więc, mhm. więc znów pewnie będzie skupiał się głównie na Patorze Toruń. A Emil taki na świeżości to też jest ważne bez żadnych kontuzji, o. urazów, bo czym więcej jeździ, tym przy jego stylu jazdy, zwłaszcza on no, nie należy do najgrzeczniejszych na torze, potrafi się wciskać tam, gdzie nie ma miejsca raczej jest znany z twardej, agresywnej jazdy no. brawurowej też często więc na pewno to, że jest zdrowy i to, że może się tak w pełni skupić się na polskiej lidze mu trochę tam pomaga no i, i myślę, że, że, będzie, że będzie bardzo mocny no, powiem ci tak, jeszcze zamykając tutaj temat Emila. No trafili centralnie w dziesiątkę z tym kontraktem Emila, no bo stał się od razu z miejsca takim liderem. Tak jak powiedziałeś, nie wiem, czy utrzyma, nawet jeżeli troszeczkę zjedzie niżej, to jednak to, co już pokazał, jak przywitał się z publicznością w Toruniu. No to on tą cegiełkę do tego medalu na, dołożył największą. No mówmy się, tutaj nie ma żadnych znaków zapytania co do Emila. Także z tego miejsca życzymy. I tak jak powiedziałeś, warto też odnotować, że znowuż będzie mógł się skupić głównie na startach w Ekstralidze, prawda? No tak, no myślę, że to mu trochę pomoże, bo jednak taka czysta głowa. Ja Wiem, że Emil też swego czasu z tym Grand Prix. Troszeczkę miał nie po drodze, tak nie wszystko mu tam pasowało, później wrócił, ale nigdy jakby tam nie rozwinął tych swoich skrzydeł w cyklu. No Co prawda miał medale Mistrzostw Świata, ale mówiło się o tym, że to jest zawodnik, który prędzej czy później powinien zdobyć złoty medal, no do tego nigdy nie było nawet blisko, więc... Dokładnie. No, chyba, chyba dobrze mu zrobi, że, że tak w pełni się jakby skupi na Patożetowie. Dokładnie, no i słuchaj, co jak co, ale przyszedł, tak jak już powiedziałem na wstępie, Piotr Baron, a on z Emilem właśnie świętował między innymi te... Te sukcesy, więc znają się jak łyse konie, wie wie Piotr Baron czego może wymagać od Emila, jakich poświęceń, więc zobaczymy jak dalej będzie ta współpraca tutaj się układała. Ok, Emila zostawiamy w spokoju, Emil swoje zrobił, ale przejdźmy dalej. Robert Lambert, trzeci sezon w Toruniu, czyli ten nadchodzący będzie czwartym sezonem. No i ten ostatni był najgorszy, tutaj widzimy zresztą średnie 2.083, 2.128, już zacieraliśmy ręce. Pamiętam kiedyś mieliśmy taką dyskusję. Kto lepszy, Lambert czy Biuli? No i ten ostatni sezon, jednak nie wiem czy to kompleksy jakiś Robert e, e, tak z przymrużeniem oka zebrał, ale no, tro, no, nawet bym powiedział poniżej naszych oczekiwań przedsezonowych tego zeszłego roku. No, w poprzednim sezonie Robert Lambert nawet nie był drugim Brytyjczykiem w lidze, tylko trzecim, bo jeszcze zatają mu Uffindenem, więc więc tak, no na, pewno, na pewno poniżej oczekiwań, czy to naszych, czy to swoich własnych, no bo jeżeli robisz sezon 2.083-2.128, to raczej spodziewasz się, że, że kolejny też będzie dobry. Ten ciężko powiedzieć, że był zły, no bo Robert Lambert też tą, ta średnia 1.9 w ekstrakcie to nie jest coś, co każdy zawodnik może sobie wejść i zrobić. Ale na pewno przydarzyły mu się właśnie takie wpadki, jak choćby przegrywanie z Parnickim, czy przegrywanie z Małkiewiczem, czy mecz mm -hmm. w Lublinie, gdzie tam niby szarpał, ale punktów z tego nie było. No Robert Lambert jest takim zawodnikiem, który no wydaje się, że ma wszystko do tego, żeby tej w absolutnym topie mm -hmm. ligi zagościć, ale zawsze jednak czegoś mu brakuje do tego, żeby tym, żeby tym topem być. On ma moim zdaniem lekki problem z nowymi torami, to pokazał chociażby w Krośnie też w poprzednim sezonie, ale i na przykład dwa lata temu w Ostrowie, gdzie pojechał na, mm -hmm. do Beniaminka, gdzie tam wszyscy sobie radzili i Robert Lambert tam zrobił bodajże najgorszy mecz w sezonie, czy jeden z gorszych. No, a to jest kwestia właśnie tego, że jest jeszcze stosunkowo młody, chociaż też już w tym sezonie będzie miał 26 lat, więc też już nie można mówić, że to jest zawodnik niedoświadczony. Od kilku sezonów już jeździ w Grand Prix, no i wymagałbym od niego, żeby jednak ta forma była bardziej ustabilizowana. Wiadomo, że to jest na razie jeden odrobinę słabszy sezon, więc też nie można mówić, że, że już jakaś wielka tragedia się stała, że Robert Lambert. Nie będzie nigdy świetnym zawodnikiem, bo on za chwilę może coś poprawić i w następnym sezonie może zrobić 2-200 i wcale bym się nie zdziwił, bo on naprawdę papiery ma wielkie, żeby być czołowym zawodnikiem. I ja myślę, że na przestrzeni kilku następnych lat będziemy widzieć, czy to Lamberta, czy właśnie wspomnianego Biuleja w czołówce Grand Prix walczących o medalę Mistrzostw Świata. No ale Lambert no, musi tą formę trochę ustabilizować, żeby właśnie te wpadki mu się nie przytrafiały, bo jednak umówmy się, dla zawodnika Grand Prix, który celuje w medale, przegrywanie z Nazarem Parnickim czy Kevinem Małkiewiczem jest trochę uwaczające. No Jest ujmą, jest zdecydowanie ujmą, ale dlatego zapytam Ciebie w ten sposób, to mo może jednak Robert, tak jak powiedziałeś, jest cały czas młodym zawodnikiem, no to Grand Prix troszeczkę szkodzi mu. E Tutaj bym aż tak nie szedł, bo nie. jednak w tym Grand Prix on ma właśnie szansę poznawać te nowe tory. I e, takie tory, na których nie jeździ, może się ich też trochę uczyć, może tego doświadczenia zdobywać więcej. Emil Sejfudinow jest wiesz, zawodnikiem, który o, już on dużo on już widział, szędzie, tak. więc on już raczej sobie ogarnie. Ale też Emil przecież w zeszłym sezonie wrócił do Ligi Brytyjskiej, więc mm. y, też widzisz tego, tych innych torów trochę. Trochę chciał jednak liznąć przed tym powrotem do Polski. Robert Lambert no, też wywodzi się z Wielkiej Brytanii, więc takie tory też nie powinny być mu straszne, ale jednak gdzieś na przykład takie dłuższe, szersze czasami robią mu jakieś problemy. No, może to jest kwestia tego, że po prostu jeszcze musi musi nauczyć się trochę więcej, jeżeli chodzi o dopasowanie sprzętu szybsze do tych nowych torów, ale to akurat mówię, no Grand Prix wydaje się, że może mu pomagać, bo, bo będzie tych torów dziwnych widział jeszcze więcej i może przez to nauczy się jeszcze szybciej, więc ja bym na jego miejscu tutaj nie panikował po prostu, bo, bo mówię, bo ten sezon Mimo, że był trochę słabszy niż poprzedni, to ciężko powiedzieć, że był zły. No, Wpadki mu się przytrafiały, wpadki przytrafiają się każdemu, teraz kwestia jest taka, żeby, żeby on się od tego ciutkę słabszego sezonu odbił i pokazał na swoich możliwości, co jest absolutnie możliwe w przyszłym sezonie. Dokładnie, ja też się zastanawiam patrząc na Roberta Lamberta, bo ja lubię takich zawodników, agresywny styl. On, jak jest szybki, a właśnie pokazało, że potrafi być szybki, to on się nie boi, atakuje na, na całej szerokości toru. Za to właśnie ja, ja bardzo lubię takich zawodników, co robią nam to, to show, tak? Gonią, nawet jeżeli jest wolny, widać, że szarpie, stara się, no, no wszystkim, jak może, pomóc motocyklowi. Czy wypadek przy pracy? Nie wiem, bo też nie wiem, gdzie jest po prostu Roberta Sufit. Jeszcze. jeszcze jest mi go ciężko mm, sklasyfikować, jakim wiesz, będzie zawodnikiem. Raz że jeszcze jest młody, dużo tego żużla musi zjeść przysłowiowego. Zobaczymy. Na razie bardzo dobrze się rozwijał, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to będzie jego czwarty sezon w Toruniu, a on w tych pierwszych dwóch. Y Pięknie zaczął, yy, szedł w górę. No i teraz taki słabszy sezon. Nie wiem, czym to było do końca spowodowane. Czy to sprzęt, czy jednak głowa gdzieś yy, troszeczkę, no czy po prostu, no zdarza się, Piotr, to jest żużel, No każdy, każdy może mieć troszkę słabszy sezon, z tym, że no od niego po prostu wymagaliśmy nie przegrywania. Tak jak już wspomniałeś z zawodnikami, yy, no którzy jeszcze są, no nie chcę i brzydko powiedzieć, no name, ale no tak, tak, to, tak to właśnie wygląda. No to jest właśnie taki największy problem Lamberta, bo gdyby nie te takie pamiętne, że tak powiem, porażki, czy, czy takie mecze totalnie y, gdzieś zawalone, no to, to pewnie nie, nic złego byśmy nie mm -hmm. mówili o tej jego średniej 1.9, bo tak jak mówisz, no, to nie jest jakiś tragiczny sezon, to jest tam odrobinę słabiej, ale takie wahania gdzieś zawodnikom się zdarzają. No widzimy tu Emila, który też miał średnią 1.954 tak. i zaraz był świetny. Kolejnym swoim podejściu, więc to nie jest duży problem, ale właśnie no od zawodnika, który jest stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix, którego kontraktujesz w drużynie na lidera, tudzież drugą opcję, jeżeli uważasz, że Sejputinow ma być tym liderem, co się w zeszłym sezonie sprawdziło, no ale drugą opcję chcesz mieć równie mocną lub minimalnie gorszą. No to jednak Emilowi na przykład się takie wpadki nie przytrafiały jak przegrywanie z 16-latkami, którzy gdzieś tam mieli pierwsze swoje mecze w karierze w Ekstralidze, mm -hmm. no a Lamberta niestety z tego pamiętamy, więc no, musi to wyeliminować, jeżeli chce być absolutnym topem i myślę, że jest w stanie to zrobić, bo tak jak ty powiedziałeś, on brawurowo jeździ fantastycznie, potrafi atakować, wyprzedzać, pamiętamy też atak na Zmarzlika, to jest właśnie, to jest właśnie taki zawodnik, który potrafi zrobić wszystko, a mm -hmm. on musi jednak trochę tą formę ustabilizować, bo on potrafi na ostatnim łuku wyprzedzić w sposób absolutnie fenomenalny z. Dwa tygodnie później pojedzie no. i przegra z Kevinem Mokiewiczem, który jedzie czwarty mecz w karierze. Zgadzam no, się. Bo no tak, nie, tak nie może jeździć zawodnik, który chce być w absolutnym topie, ale tak jak mówię, no Robert papiery ma i myślę, że w przeciągu kilku następnych lat będziemy o nim dużo rozmawiać, bo, bo będzie w tej czołówce. Ale wiesz, co, to też nam troszkę pokazuje, jak ten nasz kochany żurzel, my cały czas, my co roku o tym też mówimy, Piotr, no jednak jak ten sprzęt jest istotny, tak ważny, no bo mamy takiego no nieotrzepanego młokosa za przeproszeniem. Da, ale i Robert Labet może się dwoić i troić, ale jeżeli jest wolniejszy, to nic nie zrobi. Zawodnik, który tak jak powiedziałeś, młodzi, którzy są niedoświadczeni, jeszcze te błędy popełniają w jeździe, to i tak jak są wystarczająco szybsi, no to to jest ciężko, tak? No wiadomo, że jest ciężko, bo też ci młodzi zawodnicy, którzy mhm. w tej lidze jeżdżą, to też nie są przypadkowi zawodnicy, no z jakiegoś powodu te szanse dostają, więc tak. też muszą coś tam jechać. Wiadomo, że są dobrze dosprzętowieni, no ale wiesz, to jest Robert Lambert, to jest zawodnik z no. czołówki Grand Prix. My nie mówimy tutaj o jakimś gościu, który robi sobie średnią 1.5, 1.400 i mm. wiadomo, że wpadki mniejsze czy większe będą mu się zdarzać. To jest zawodnik, na którym my chcemy opierać zespół walczący o medale Ekstraligi. To jest zawodnik, który celuje w medale mistrzostw świata, więc no od niego jednak już bym wymagał, żeby takie wpadki mu się nie przytrafiały, jak przegrywanie z 16 -latkami. Zgadza się. Tu postawimy kropeczkę. Teraz też tak patrzę. chyba, Piotrek, to jest ee, najbardziej polska drużyna w ekstralidze, tak z przymrużeniem oka. Teraz tak patrzę. A tu tylko jedna brytyjska flaga, tak naprawdę. No ale dobrze, przejdźmy dalej. No to jest wersz, to jest duże pole do manewru, i o tym też sobie pewnie porozmawiamy tak. w trakcie tego odcinka, bo to pole w żaden sposób nie zostało wykorzystane. A, a wiedzieli już włodarze, że przed poprzednim sezonem. Tam jeszcze była kwestia tego, jak będzie klasyfikowany Emil, czy jako Polak, czy tak nie jako Polak. Nie było do końca wiadomo, czy zawodnik U24 będzie się wliczał do tego limitu, bo pamiętamy, że chociażby Stalgorze też podpisała Oskara Pfeiffera wcześniej, później okazało się, że mogliby podpisać zagranicznego. Więc w poprzednim sezonie jeszcze to było jakoś wytłumaczalne, ale teraz wydawało się, że tutaj jest świetne, świetne miejsce do tego, żeby tę drużynę wzmocnić. Pole do manewru, e tak. Tak, bo było można wziąć praktycznie każdego zawodnika zagranicznego, no ale nie udało się nikomu, nie udało się nikogo przekonać. I teraz ja jestem bardzo ciekawy, czy to jest wiara w tą drużynę, Właśnie. czy po prostu nic lepszego się nie udało z rynku wyrwać i, i musiało z braku laku zostać to co, to, co było. Bo myślę, że... To jest bardzo istotne pytanie, Piotrek, że ci wejdę jeszcze w słowo, no. bo, bo jeżeli chcą walczyć o najwyższe laury... Między innymi kontraktując Piotra Barona, a mając możliwości finansowe, bo umówmy się, to y, drużyna Storunia nie jest tą drużyną, która musi się najbardziej o finanse martwić. Albo, tak jak powiedziałeś, albo było zaufanie do drużyny, Piotr, albo nie chcieli też y, nadpłacić, że tak brzydko, bo pewnie jakaś walka, chociażby nie wiem, o Jasona Doyla, który był na rynku. Mogła istnieć, ale... No właśnie się mówiło o walce Piotra Pawlickiego, i tam podobno zostali przelicytowani, A ale też to było tak, są tak, plotki, tak, tak, więc tak, tak. też każdy gdzieś tam coś sobie może napisać i przeczytać. No ale mówmy się, że, że znalazłoby się paru lepszych zawodników, albo może nie tyle lepszych, co z wyższą średnią w poprzednim sezonie niż Paweł Przedpolski, którzy kluby zmienili i jednak żaden z nich nie wybrał operatorium. No i właśnie, kwestia z tego, czy to były kwestie finansowe, mm -hmm. sportowe, czy po prostu decyzja, żeby tego składu nie zmieniać. Bo jeżeli decyzja, żeby tego składu nie zmieniać, to ona jest mocno ryzykowna, bo jest. ten skład, mimo że zdobył brązowy medal, to mówmy się, no ten sezon był z dużymi wybojami. Mm -hmm. Tuż się zauważyłeś i pięknie to tutaj nam przedstawiłeś. Panie Piotrze, przechodzimy do zawodnika, bez którego jest, bez którego lepszej formy, zdecydowanie lepszej formy, no jednak nic dwa razy się nie zdarza i, i takiego farta jak w zeszłym roku, to może nie mieć. Mamy mianowicie Patryk Dudek, średnia 1,763. Przerzucone sprzętu nie wiem ile. Dzisiaj przeczytałem również, że Patryk zamierza korzystać aż z pięciu tunerów w nadchodzącym sezonie. Nie wiem jaki to jest prognostyk i zwiastun czego, ale do Patryk Dudek no musi się, nie wiem czy to dobre słowo, ale obudzić. No coś w tym jest, bo ten poprzedni sezon Patryka widzimy bardzo spory zjazd jeżeli chodzi o średnią. I to też może być duży problem. No. Cały czas, wiesz, należy mieć to na uwadze, że mimo tych słabszych średnich, czy Lamberta, czy Dudka, czy przed Apator osiągnął sukces, jakim jest brązowy medal, więc jakby ten sezon nie rzutuje na formę, ten słabszy sezon Patryka Dudka nie rzutuje na wynik osiągnięty przez drużynę, więc też ten słabszy sezon, jakby troszeczkę. Odchodzi, łatwiej odchodzi w niepamięć, mm -hmm. bo jednak ten sukces drużynowy był. Ale Patryk Dudek, oceniając jakby sam swój sezon, no wie, że to nie był dobry sezon w jego wykonaniu. W Grand Prix nie poradził sobie totalnie. W Lidze też tych punktów często bywało za mało. Miał jeden dobry okres, gdzie tam dostał ten silnik, który mu później zabrali. Aha, tak, tak. tak. Ale no, na pewno. Nie grało to tak, jak grać powinno, i Patryk musi teraz wrócić do tego poziomu, który prezentował chociażby rok czy dwa lata wcześniej. Cały czas ja będę jakby za tym, że to jest możliwe, że Patryk ma papiery na to, żeby wrócić do tego poziomu, na którym był, i że to mógł być taki sezon po prostu wypadek przy pracy. Więc ta trójka Sejfudinów, Lambert Dudek, cały czas miałbym do niej zaufanie. No, gdyby ten sezon się powtórzył, że Dudek jedzie, tak jak jechał w poprzednim, Lambert też trochę nie dojeżdża i nadal mu się zdarzają te wpadki. Wtedy zacząłbym się mocniej obawiać, ale jednak mimo wszystko trójka Sejfudinów, Lambert Dudek na mnie robi duże wrażenie. I myślę, że jest to bardzo dobry fundament pod budowanie mega mocnej drużyny. Tylko... Pytanie, czy, czy to uzupełnienie do tej trójki jest odpowiednie, żeby już teraz tą drużynę tak nazwać? No, pięknie tutaj też skwitowałeś. Jeszcze tak się zastanawiałem, a propos Patryka Dudka. No jednak odpoczynek od Grand Prix też mu może, jednak, może go napędzić z powrotem. Obawiam się, bo cały czas przy Patryku Dudku też powraca jeden temat. Że sprzęt jak przestał, że tak powiem. Pro, pracować, tak? Tak to trzeba nazwać. Jak przestał robić silniki Jan Anderson, no to, to zaczęły się problemy i to i to powraca. No i widzieliśmy te problemy sprzętowe Patryka Dudka, bo to, że on jeździć potrafi, słuchaj, to jest wicemistrz świata, więc e, to, to, to wiemy, że Patryk potrafi jeździć. A, ale też widzieliśmy w zeszłym sezonie, jak sprzęt może zniszczyć zawodnika w sensie nawet nastawienia psychiki, no bo jak próbujesz, nie wiem, dziesiąty silnik, inwestujesz, bo to też są bardzo duże inwestycje, wymagania wielkie, bo miał być liderem. Yy, no i, i, i się to nie udało, że tak powiem, yy, w tym ostatnim sezonie. Fajnie, tak jak powiedziałeś, bardzo szybko jest yy, zapomnieć o tym sezonie, no bo są medale, tak. Był sukces na końcu. Co innego, jak tu była jakaś walka o utrzymanie, no to tutaj by było yy, wiesz, większe, yy, większa presja na Patryka, no że no tak to nie może wyglądać. Więc ja życzę Duzersowi jak najlepiej i myślę, że to, że nie jedzie w tym Grand Prix, to jednak yy, będzie dobre dla niego. Takie skupienie się. Tak samo Piotr Baron powiedział, że on ma jakiś pomysł, jak tu odbudować. Piotrka Barona, P P P Patryka Dudka. Więc sam jestem ciekaw, jak to, jak ta współpraca będzie wyglądała. Wiadomo, też e, przygotowanie tego toru Pio Piotr się zmieni. Więc może to pomoże również Patrykowi odnaleźć się na motoarenie. Bo tak jak powiedziałem, no Piotr, wicemistrz świata, on nie zapomniał jak się jeździł. Po prostu miał fatalny sezon i miejmy nadzieję, że on się za nim. No. Tak, jak mówię, daję Patrykowi jeszcze kredyt zaufania i wierzę w to, że on wróci na ten swój poziom, który prezentował. Poza tym średnia 1,763 to wiadomo, że nie jest to, co oczekujemy od, od Patryka Dudka, ale to też ciężko nazwać jakimś absolutnie fatalnym sezonem. Wiesz, są zawodnicy, którzy rzadko kiedy albo nawet nigdy do takiego poziomu nie dorastają. Oczywiście dla Patryka Dudka tutaj mówimy o sporym zjeździe, bo Patryk przyzwyczaił nas, że w tej lidze jest zawodnikiem jeżdżącym na wyższym poziomie. To brak Grand Prix, tak jak powiedziałeś, może mu paradoksalnie trochę pomóc uspokoić głowę i, i jakby skupić się, może więcej potrenować, może gdzieś tam właśnie z Piotrkiem Baronem to wszystko przerobić, przepracować, jeżeli chodzi o, o ten Toruński teorii. Ja tutaj Patrykowi daję kredyt zaufania. Chcę zobaczyć ten sezon jeżeli jeżeli ten sezon znowu będzie taki chaotyczny i, i trochę słabszy to to będzie już sygnał na to że trzeba zacząć się martwić ale na razie to jest jeden y, trochę słabszy sezon i też nie ma co jakby za dużo tego roztrząsać, bo bo nawet najwięksi mistrzowie mywali takie sezony że trochę im tam gdzieś nie szło i za chwilę wracali więc ja od siebie wierzę w Patryka, wierzę w to, że on jeszcze jest w stanie jeździć dobrze, i, i myślę, że ten sezon no, że myślę, że w tym sezonie to pokaże, a na pewno ten sezon nam pokaże, w którą stronę zmierza kariera Patryka-Dytka. To jest e, słuszne to, co teraz na końcu powiedzieliście. Ja szybciutko jeszcze sobie sprawdziłem jedną ciekawą rzecz. Jak Patryk Dudek zostawał wicemistrzem świata indywidualnym w 2017 roku, jeździł w Zielonej Górze w ekstralizer. Zgadnij, jaką średnią wtedy miał? No, 2,200. 2,056. <laughs> to, no, to też pokazuje. No, właśnie, to też pokazuje że jednak i tak se wszystkie średnie, to Patryk najwyższą średnią w ekstralizmie miał w 2015 roku, 2.222, a miał bardzo dużo tych średnich poniżej dwóch, tam 1.900, 1.890, to już wszystko było w zielonej górze, 2.077, no i teraz najwyższą średnią jaką miał, no to miał właśnie w barwach zielonej góry w 2001 roku, tak? 2.077, tak jak tu widzimy na, na grafice, więc... No powiem szczerze, właśnie, teraz tak mi dało to troszeczkę dużo do myślenia, mm, jaki ten sufit, no ale no, te dwa no, ja zero. Od... Na pewno wyżej niż 1763, więc ja, ja 2... tutaj pole do poprawy. Ja dwa zero to przy Patryku po prostu wpisywałbym w ciemno przed tym y, sezonem y, i mam nadzieję, że też Patryk będzie szedł w tym kierunku. Bo inaczej, no źle. Dwa, wiesz, jeden sezon taki, to jeszcze się nic nie dzieje. Jesz... Ale sam Patryk. Na pewno no nie zacznie jakoś super tego sezonu mentalnie, bo jednak jest po słabym sezonie. Chyba, że wszystko odpali od pierwszego spotkania. Czego mu... To jest właśnie szansa, nie? że trochę no. przez ten okres zimowy jakby wyczyści głowę i podejdzie na świeżo do nowego sezonu. I jeżeli to zażre od początku, to nie zdziwiłbym się, gdyby Patryk był jednym z liderów Apatora w przyszłym sezonie. Dokładnie i tego mu przede wszystkim też życzę, ja się tak zaczynam uśmiechać delikatnie, bo mówimy o drużynie, która zdobyła brązowe medale, mówimy tak, nie no Lambert to Nie no on musi, eee, Patryk no spokojnie to Na pewno jest go stać na wyższe tutaj e, Punkty, no ale przejdźmy sobie do kolejnego zawodnika, ja już przed ostatnim sezonem mówiłem, że Paweł Przedpełski Być albo nie być jak to się mówi W jeżeli poje, liczyłem, że jeżeli pojedzie 1.700, no to, to gdzieś tam dostanie tą szansę. Pojechał 1.506. My wiemy, znaczy ja wiem, nie wiem czy drodzy widzowie, czy ty Piotrek, może masz inne zdanie, że to jest raczej zawodnik no tej drugiej linii. I, i, i na razie nie zapowiada się, że zrobi też taki mega progres. Eee, choć miał już taki jed, jeden fajny sezon, pamiętamy, ale no gdzieś z powrotem wrócił na te takie no, no, no na swoje punkty, tak bym to nazwał i właśnie sam powiedziałeś tutaj, gdzie sobie rozmawialiśmy, że tu była szansa kogokolwiek w cudzysłowie lepszego zakontraktować. No ale właśnie Paweł Przedpełski, no ciężko jest mi sklasyfikować tego zawodnika, bo już nie chcę powiedzieć, że to jest sezon ostatniej szansy, no ale gdzieś to chyba, ale jest, ale jest. no właśnie Piotr. No zdecydowanie jest, bo widzimy jak u Pawła te, te średnie wyglądają. Paweł miał taki okres, ten jeden sezon 2021, tam bodajże do Grand Prix tak. wtedy awansował. No i jeździł w tym cyklu, ale, ale w tej lidze tak naprawdę oprócz tego jednego sezonu to on zazwyczaj miał właśnie takie sezony. W poprzednim sezonie przecież w kontekście Pawła Przedpuńskiego nawet było liczone na kim on te punkty robi. I bardzo często wyglądało to całkiem nie najgorzej, sześć punktów, okazywało się, że z tych sześciu większość to jest na juniorach swoich, tudzież mm -hmm. juniorach rywali. Był nawet taki artykuł, już teraz nie pamiętam gdzie, gdzie były jakieś tam wyliczenia takie już troszeczkę <noise> bardziej obfite mm -hmm. i pokazywał jak mało seniorów on w ogóle pokonywał w trakcie poprzedniego sezonu. Więc można powiedzieć, że to jest średnia 1.500 i jeszcze troszeczkę zawyżona właśnie tymi startami na juniorów, więc to jeszcze gorzej brzmi w kontekście Pawła przedpełskiego. Dostał tą szansę w Apatorze. Pytanie, czy... moim zdaniem on nie był pierwszym wyborem, bo jest trochę tych plotek, że tam gdzieś... Po w trakcie wiesz, sezonu Pawełicy się i... mówiło, pamiętasz? Że tam w klubie było, było parę zapytań, co z Pawłem Przedpolskim, co czego. Tam do końca też nie wiedzieli, co odpowiedzieć, pamiętam. No i gdzieś się te, te plotki pojawiały odnośnie właśnie Piotra Pawlickiego czy, czy jakichś zapytań odnośnie innych zawodników, więc w Toruniu chyba mieli świadomość, że może się uda coś, coś wyrwać, ale też pewnie nie chcieli jakby jakoś mega licytować, bo mają trójkę sejfudinów lambert Dudek, która jednak mimo tego słabszego sezonu powinna im jakiś poziom zapewniać. No i pewnie wierzą w to, że Paweł przedprawski jako wychowanek będzie w stanie też się gdzieś odbudować, bo Paweł tym jednym sezonem pokazał, że, że papiery ma, no, ale teraz kwestia jest tego, żeby do tego poziomu wrócić. Pytanie, czy to nie był jeden cudowny sezon i, i teraz jest powrót do tego, co realnie Paweł Przedpełski może w tej lidze prezentować. No, na, pewno, na pewno to jest ostatnia szansa, bo jeżeli Paweł pojedzie kolejny taki sezon na poziomie średniej 1.500... No to myślę, że, że w apatorze zaczną się rozglądać za jakimś zastępstwem, zwłaszcza, że mają to miejsce dla zawodników zagranicznych i to nawet nie jedno, a mhm. dwa. Więc tak. Oni mają komfort tego, że mogą sobie wziąć tutaj kogokolwiek będą chcieli. Takiego komfortu nie mają wszystkie inne drużyny, bo w niektórych jest niedobór tych Polaków, więc trzeba szukać Polaka, co nie jest aż takie łatwe, bo znalezienie dobrego polskiego seniora. Zazwyczaj jest dużo cięższym zadaniem niż znalezienie seniora zagranicznego. Tutaj Apator ma pełne pole manewru, więc myślę, że jeżeli Paweł w tym sezonie znacząco tej średniej nie poprawi, no to może stracić miejsce w ekstralidze, bo myślę, że jeżeli nie Apator, to, to raczej gdzieś będzie trzeba się odbudowywać w pierwszej lidze. No, też, też mi się tak wydaje powiem szczerze, aczkolwiek też wspomniałeś, że jest troszkę niedobór tych polskich seniorów. Na no, że on jest jeszcze młody, to każdy może gdzieś tam myśleć że też zerkam na wszystkie jego średnie w Ekstra no to tam nigdy szału nie było, no ta najwyższa właśnie w 2021 roku jak widzicie. Miał jedną wyższą, ale to jeszcze chyba za czasów juniora, więc no... Paweł Przedpełski, dobre, dobre pytanie, jak tutaj byś miał pierwszą myśl znowu o Pawełku, to, to chyba jedzie, bo, bo, bo nie wiem, bo kurde, no jakby to powiedzieć, bo jest wychowankiem. Ciężko go sklasyfikować, hmm, naprawdę, na pewno tak. to mu dużo pomaga, że jest wychowankiem Apatora i i gdzieś mu tam do tej drużyny zawsze bliżej niż... Słuchaj, w piłce nożnej mówią fajny chłopak, nie? Tylko takiej pozycji nie ma, nie? No właśnie i... Ja szczerze mówiąc mam spore obawy, jeżeli chodzi o następny sezon Pawła przedpolskiego, bo moim zdaniem on w tych ostatnich dwóch sezonach nie pokazał nic, co by pozwalało myśleć o tym, że on będzie w stanie tą swoją średnią jakoś mega poprawić. No tam jest dużo problemów, jeżeli chodzi o Pawła i. Wiesz, jeszcze co ja widzę? Nawet dawanie mu trochę łatwiejszych numerów, jakby. No, okej, okay, on to swoje jakby robi, tylko że. No w Ekstralize jest teoretycznie mało zawodników yy, słabszych od niego, więc to swoje to jest y, chyba jednak coś za mało. On musi dać coś ekstra i ja mam też i wrażenie, to, że, będzie, że będzie potrafił. Ja mam też wrażenie, że wszyscy jeszcze żyjemy tym, jakim dobrym był, zapowiadał się ba, bardzo dobrym juniorem, tak? Wiedzieliśmy, że on się naprawdę fajnie rozwija, ale od momentu, gdy zaczął jeździć już jako senior, to ja mam wrażenie, że on przestał się rozwijać że on jedzie na, na, na jakimś stałym równym poziomie z pewnymi wiesz wyskokami tak to nazwę I, i tu mam problem bo tak samo wiesz z toru, to ja no, nie mogę powiedzieć że nie wiem jakiś progres robi że, że, że mnie szokuje jego styl jazdy nie on tak ja go pamiętam jak był młody i tak teraz te lata lecą i cały czas no Pawełek popularny jedzie jak jedzie tylko że no, no trudno mi powiedzieć że to jest progres no właśnie, no to jest taki trochę zawodnik, że gdyby on miał nadal 22 lata, to byśmy powiedzieli, że no okej, okay, no tych juniorów sobie pokonuje, czasem mu się zdarzy pokonać coś więcej, więc ma jeszcze czas, okej, okay, niech się rozwija. No tylko, że to jest zawodnik, który ma już 29 lat i tu już byśmy wymagali tak. od niego tego, żeby, żeby pokazywał w tej lidze coś więcej aniżeli pokonywanie juniorów i czasem raz da kilka meczy. Jakieś przebłyski, bo on miał na przykład świetny mecz w Lublinie w fazie play-off, który pomógł Apatorowi awansować jako lucky loser do półfinału. Więc on można powiedzieć, że bardzo dużą cegiełkę dołożył do tego, że Apator ten medal w ogóle zdobył. Więc to nie jest też tak, że on wszystkie mecze jechał słabo, ale w większości był właśnie taki nijaki: no, pokonywał nijaki. Tych juniorów, nie robił nic ekstra. No i widzimy to też pośredni. No i tak jak mówię, on ma 29 ja. lat. To nie jest zawodnik, o którym możemy powiedzieć, że, że ma jeszcze dużo czasu na to, żeby się rozwijać, że okej, okay, że to jest ciężkie wejście w seniorkę, mm -hmm. bo dopiero coś zaczyna. Tak możemy powiedzieć o Wiktorze Lamparcie, który ma 23 lata. Tak, mm -hmm. Ta. Tylko, że Wiktor Lampard ma średnią o 0,150 niższą niż Paweł Przedpełski. To nie jest duża różnica, a jednak w doświadczeniu to jest wielka. Różnica, więc no, ja bym tu od Pawła trochę więcej wymagał, ale tak jak mówię, nie jestem pewny, czy, czy on będzie w stanie to zrobić, wręcz mam bardzo duże wątpliwości. Co Właśnie, to, i teraz jeszcze mi to, to znaszło do... coś na, do głowy, na myśl, że no, porównać chociażby do Szymka Woźniaka, tak? On malutkimi kroczkami, ale cały czas mnie osobiście bardzo pozytywnie zaskakuje, bo ja wiedziałem, że to jest fajny zawodnik, bardzo dobrze zapowiadał się za juniora i tymi małymi kroczkami idzie. No w tej chwili jest liderem swojej drużyny, tak trzeba sobie to powiedzieć. Zakwalifikował się do Grand Prix, progresuje um, i jest równy. Równy, że ma bardzo równe te. A upawa, no niestety, no ten jeden wyskok, a pozostałe sezony, jak sobie zobaczymy, no to tak szybciutko to ostatni, no tak jak widzisz, 1,506, 1,667, i później mówiliśmy ten 1,909, a, a wcześniej 1,579, 1,214, 1,478, 1,394. Więc to są wszystko w ekstralidze. Więc to nie są e, liczby, które no bronią Pawełka, żeby w tej ekstralidze po kolejnym odpukać, bo ja mu życzę jak najlepiej, żeby znowu miał wyskok, ale on musi zacząć progresować, bo tak jak powiedziałeś, no, no ma, mu się, tatuś, w wieku, nie oszukasz, powtórzy się po raz, nie wiem który, ale gdzieś w końcu, e, no i w Toruniu, nie chcę powiedzieć, że stracą cierpliwość, ale po prostu zdadzą sobie sprawę z tego, że jeżeli chcą faktycznie, tak jak powiedziałem na samym wstępie, rozdzielić tą tych dwóch hegemonów, które teraz się pojawili, czyli Lublin i Wrocław, no to będą potrzebne roszady i spróbowanie innego zawodnika. No tak, no dla Pawła to jest zdecydowanie sezon taki, w którym musi udowodnić, że, że, mu się to miejsce w Ekstralidze należy i tak jak czytałeś te średnie, mhm. Uszynka Woźniaka to idzie jakby cały czas do góry, on mhm. gdzieś progresuje tutaj. To jest raczej, raczej widzimy, że to właśnie te 1,4, 1,5, 1,6 mm -hmm. to jest ten poziom, a to 1,9 to był taki jeden super Sza. wyskok. Tak, trochę Łukasz Praworyny też miał jeden sezon, o. gdzie było wielkie boom, ale koniec końców później był powrót. Więc no nie chciałbym tutaj jakoś Pawła skreślać, ale na pewno będzie to ciężki dla niego sezon i, i mam spore wątpliwości, czy on będzie taką dużą wartością dodaną do drużyny Apatora. Ja oczywiście chciałbym, żeby on znowu pojechał dobry sezon, bo czemu nie? Dla mnie no tak. wszyscy mogliby mieć dobry sezon, ale wiemy, że to jest niemożliwe. Ktoś będzie miał dobry sezon, ktoś musi mieć słaby, bo ktoś w tych wyścigach ostatni musi przyjeżdżać i tego nie przeskoczymy w żaden sposób. No i, i moim zdaniem Apator tutaj będzie miał trochę problemy, że tej dziury jakby nie załatał, bo, bo była możliwość. Coś zrobić mhm. i, w mom i ten skład, jakby małym, może nie małym kosztem, ale, ale wzmocnić jednak. Bo mhm. drużyna powiedzmy składająca się z Saifuddinowa, Lamberta, Dudka, Doyla i Lamparta byłaby moim zdaniem, dużo bardziej konkurencyjna. No wiadomo, że o Doylu też zaraz pewnie różne rzeczy padną. Po tym, jak to powiedziałem, że dol to nie tak. przykłada uwagi do tego, co, na którym miejscu jest drużyna, że zazwyczaj walczy o spadek, że jest złotówą i że, i że w ogóle nikt go nie chce w swoim klubie. Ale gwarantuje punkty. Tak, ale punkty nie śmierdzą, jak to, jak to się mówi, więc y, może niekoniecznie musiał to być dolny. Też y, kluby zmieniali choćby Jarek Hampel Dokładnie. czy inni zawodnicy, więc. Y, no myślę, że, że mogą trochę te cierpieć z powodu braku tych wzmocnień, ale to jest ich wybór. Taki skład sobie Mają zostawili. Prawo. Mają nowego trenera, On. może oni wierzą w to, że Paweł Przedpełski wystrzeli z tą formą, i może Paweł Przedpełski wystrzeli z tą formą i będziemy musieli odszczekiwać to, że, że w Pawła nie wierzyliśmy. No ja sam, jakby, mam, mam takie przeczucie, że to będzie duży problem opatora, ten czwarty polski senior. No i pięknie, 46 minut, i mamy formację seniorską przegadaną, panie Piotrze. A więc ocenka? Mimo wszystko wysoka, bo ta trójka Seifertina Dudek moim zdaniem, Pięć. będzie gwarantem <laughs> punktów. Przed polskiego bym trochę ocenił niżej, ale na 7,5, 8, coś takiego. No dobra, niech, niech będzie te 8 nawet. Tak, tak myślę, Ale Emil jest że... jednak kotem mega. Lambert myślę też doszedł Dudek. Mimo Wie... tego słabszego sezonu, to jest cały czas solidny zawodnik i myślę, że wróci. Więc jak mają ósemkę na zachętę. Słuchaj, powiem Ci tak, jak miałbym powiedzieć, krótko, to bym powiedział 7. 7, bo trzech zawodników musi pojechać dla mnie lepiej, żeby dać osiem. Bo mamy faktycznie fenomenalnego Emila. Tu pewnie dychę byśmy dali. Robert Lambert słaby dla mnie, znaczy słaby, no powiedzmy nie taki jaki się spodziewałem. Patryk Dudek słaby sezon, Paweł Przedpełski może to sufit jest, tego nie wiemy. 8 to jest wysoka nota e, z dwoma, może i nawet trzema liderami, ale no niby trzech jest. Tylko że po słabym sezonie dwóch powiedz. No, po słabym to nie chcę powiedzieć, bo zarabędzicie 5 że Robert to wcale nie miał takiego słabego. Dobra, nie wróć, powiem po prostu, że ja wymagałem od tego zawodnika więcej. Dam 7 plus panie Piotrze. Ja swoją ocenę trochę opieram na kredycie zaufania w stosunku o. do Lamberta i Dudka Wierzę w to, że oni są w stanie te średnie swoje poprawić No jo. I jeżeli by byli w stanie to zrobić, no to, to wtedy myślę 8 będzie O to wtedy no, tak małą oceną Także A no. niech mają 8 tak trochę Na zachętę Może trochę na zachętę, ale tak jak mówię, no wierzę w tych dwóch zawodników No kurde, no mówię no 7 z plusem, 8 minus, no tu gdzieś takie tak tak bym to ocenił, ale tylko właśnie z uwagi na, na zeszły sezon, że po. po Jak byś troszkę... ocenił, jakby była tylko trójka Seifu Lambert Dudek? No, osiem wtedy bym dał, nie? Ja wtedy... bym to już jeszcze podwyższał, bo to jest jednak, wiesz, no, to jest potencjalnie. No mega tak, mocno tylko... Trójka tutaj. Ja sobie zdaję też sprawę, na którym miejscu postawiłem Tory, Piotrek, więc jakby strzelę, jakby strzelę za dużo, to potem będzie tutaj dał tyle, a tam dał tyle, i wiesz, gdzie tu logika. Nie, nie, ja rozumiem wszystko faktycznie, chociaż mówię, no, Patek, Dudek, ja, ja do końca mam obawy. Jeszcze jak usłyszałem, że pięć tunerów znowu będzie szukanie, nie wiem, jak to się skończy. Wszyscy chyba mają wielkie nadzieje, Piotrek, w Piotrze Baronie, że on wie. Co zrobić? No umówmy się, z Lesznem naprawdę wiedział, chociaż ja pamiętam jego słowa jak nie wiem, jak zaczął mecze wygrywać i walcować całą ligę, to że zawsze zakładał tego samego buta pierw, albo program nosił taki, z takim długopisem, bez tego długopisu, no to już wiesz, przesądy były e, grane, ale no on ma tutaj być tą opcją, która właśnie. Zmieni troszkę w tej drużynie storunia, bo tutaj ostatnio tak naprawdę prócz zawodników to trenerzy się dość często zmieniali. Pamiętamy Tomka Bajerskiego, jeszcze przecież całkiem niedawno miał prowadzić tą drużynę w zeszłym roku. Nie dogadali się, wiadomo z jakich przyczyn. Był Robert Sawina, Robertowi podziękowano, był pan Zombik, no i teraz mamy Piotra Barona. Dobra, stawiamy... Złą po... drogą idą, tak... <laughs> z... Z druga... Złą Kończą drogą. Z tą dyskusję, bo... Mhm. Bo czasem zamiast co chwilę żonglować z trenerami, warto by było może jednego lepszego zawodnika wziąć i trenerowi byłoby łatwiej. No, bo jak no właśnie. nie masz odpowiedniego składu personalnego, to możesz być najlepszym trenerem na świecie i nic nie zdziałasz. Brzydko bym powiedział, bo kiedyś mojego świętej pamięci kolegi dziadek zawsze mówił, z główna bata nie ukręcisz. O, oczywiście miał, miał na myśli troszkę co innego. Tutaj, mm, żeby nikt mi zaraz nie powiedział, wiesz o co tu chodzi, wiesz tak i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu e, faktycznie Anders Thompson tak samo powiedział, że Ten jest fajny do poklepania i do tego, jeżeli są wszyscy super zawodnicy, to możesz sobie wypisywać program i wstawiać jak chcesz. Trener musi się wykazać, jaki jest potencjał w drużynie i wtedy, żeby ich poustawiać taktycznie i strycznie, tak jak Ty Piotrek zawsze to pięknie nam... Tak, trener może dać kilka punktów w drużynie, mm -hmm. choćby dobrymi numerami startowymi, dobrymi zmianami, zmianami w dobrym momencie, wykorzystaniu zawodników, ale to nie jest gość, który przyjdzie i z tymi samymi zawodnikami, którzy robili 35 punktów, on nagle... Machnie czarodziejską wróżbką, i nie będą teraz robić po 50. On może ich zmobilizować na tyle, że będą robić 38 albo 39. Więc tak no mówię. No, no, Spójrz że nie dostali Mielec i nie wygrali. No ale pięknie, jest teraz porównał. Ale nie, jeszcze mi się też przypomina sytuacja, że też była wielka dyskusja w Toruniu, jak pan Zombik przejął, nie. Jaki fenomenalny, wiesz, zaraz wszystko się zmieniło, wyniki, ale też zaraz ktoś wy, wyliczył, no właśnie jakie wyniki, skoro przy sześciu meczach wygranych zdobyli to, co, co, co zdobyli, więc to tak spokojnie. Trener, to się łatwo mówi, no łatwiej jest go zwolnić w trakcie sezonu, no bo zawodnika, wiesz, jednak nie zwolnisz, a już w ogóle liderów. Dobrze, stawiamy kropeczkę, przechodzimy dalej. Wiktor Lampard. To był zawodnik, który dostał w zeszłym roku zresztą ultimatum, tak, jeżeli chodzi o kontrakt i tak dalej, że no po tym słabszym trochę początku Wiktora, na moje, on później, Piotrek, się obronił. No bo to często tak jest, że ci zawodnicy, którzy wchodzą dopiero w wiek seniora, no potrzebują chwilę czasu, żeby, żeby się z tym oswoić. Zwłaszcza z tym, że nie startujesz już pierwszego biegu z juniorami, że już to wejście w mecz jest trudniejsze. Gdzieś musisz się do tego przyzwyczaić, trochę tego doświadczenia właśnie już takiego seniorskiego zebrać i, i trochę tą swoją karierę zdefiniować. Czy ty idziesz do przodu, czy jednak zostajesz w miejscu i giniesz. Wielu było zawodników, którzy, dla których właśnie ten moment był, był taki kluczowy, wręcz kończący trochę karierę. Ale każdy praktycznie zawodnik miał problemy jakieś na początku Maciek Janowski nawet też jak przechodził wiek seniora oczywiście to była całkiem dobra jazda wtedy ale też nie aż taka super od razu więc mm -hmm. praktycznie chyba tylko Bartek zmarli, tak bezproblemowo sobie wskoczył na te seniorskie pozycje Dominik Kubera pamiętamy co było dwa lata temu Przecież on zaczynał w motorze Lublin na tym U24 on jeździł na wyjazdy i potrafił przywozić po 2-3 punkty ale tam nikt jakby nie panikował, Dominik dostał swój czas i też od połowy sezonu pojechał te świetne Grand Prix od tego momentu uświadomił sobie, że, że to są tacy sami zawodnicy jak ja, jestem w stanie z nimi walczyć i teraz już ten poziom Dominika jest dużo większy i całkiem niewykluczone, że w kontekście Wiktora Lamparta czy na przykład Jakuba Miśkowiaka, o którym też sobie rozmawialiśmy, to będzie podobna droga, że oni to wejście mieli ciężkie, ale od pewnego momentu obaj zaczęli iść w górę i być może ten kolejny sezon już będzie dużo lepszy od samego początku. Więc co do Wiktora, to pewnie, że są wątpliwości, czy on będzie w stanie sobie radzić, bo to jest jednak mimo wszystko średnia 1.351 i on powinien tych punktów robić więcej. Jeżeli Apator chce się bić o medale, czy Piotrek... będzie w stanie robić, nie jestem pewny, czy będzie. Ale myślę, że, że każdy kolejny sezon jest dla niego szansą, i tutaj zdecydowanie jeszcze daleki byłbym od tego, żeby mówić, że to, jest jakiś, że to jest jakaś ostatnia szansa. On przede wszystkim potrzebuje spokoju, który będzie miał, bo ma tam trzech liderów nad sobą, więc być może dostanie jakiś łatwiejszy numer, być może będzie mu tam gdzieś pomagane, żeby on troszeczkę tych punktów więcej robił. Jeżeli będzie spokój, jeżeli on będzie dostawał swoje wyścigi, to myślę, że on ma potencjał na to, żeby się odpłacić za to zaufanie. Bo on przede wszystkim ma bardzo dobre starty. O tym musimy pamiętać. On już za juniora potrafił świetnie startować. Trochę mu często brakowało właśnie tego doświadczenia, żeby później te pozycje bronić, ale to powinno przyjść razem z wiekiem. A to, A to też jest starty, taka zadziora. Mm. Jest. Tak, bo on jest właśnie takim wolczakiem. Tylko. Gdzieś jeszcze w tym młodym wieku no często się zdarzało, że ci zawodnicy po prostu go mijali, no bo mieli też więcej tego doświadczenia, więcej umiejętności, pewnie, ale Lampard też nie będzie stał w miejscu, z każdym sezonem pewnie będzie się rozwijał i myślę, że on jest w stanie troszeczkę zaprogresować. No pytanie do jakiego poziomu, bo też nie spodziewam się, że on na przykład teraz zrobi sezon na 1,8 czy 1,9. Jeżeli sprogresuje do 1,5, 1,6, to już będzie O, to, dla by niego dla mnie okay. to by było super, naprawdę, no? Tak, więc to może być jeden z lepszych U24, bo też mówiliśmy sobie o Miśkowiaku, że, że on ma papiery na nawet najlepszego. No to jeżeli ktoś ma z nim konkurować, to Wiktor Lampard jakby wysuwa się na takiego naturalnego kandydata, bo gdzieś pewnie ktoś powie, że Mateusz Cierniak, ale on też będzie miał pierwszy sezon i też będzie... Być może to wejście nie będzie aż takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Więc lampart. no bo ma papiery, żeby, żeby pojechać dobry sezon, tylko pytanie, właśnie co on może osiągnąć i ile może tej drużyny dać, bo, bo tak jak mówię, on nawet przy progresie niekoniecznie będzie w stanie robić tych punktów aż tyle, żeby tą drużynę właśnie uzupełniać, bo jeżeli byłaby dziura w postaci Pawła Przedpolskiego mniejsza lub większa, i jeżeli podobny poziom co Paweł Przedpolski prezentowałby Wiktor Lampard, no to przy stanie posiadania na, na pozycjach juniorskich ta trójka Seifudinów, Lambert, praktycznie nie ma pola do błędu, jeżeli mm -hmm. chcemy rywalizować o medale. To może być dla tej drużyny problematyczne. Jeżeli oni mieliby Wiktora Lamparta, który może trochę sprogresować i pewną czwórkę seniorów, no to wtedy byłoby by dużo łatwiej. Mają trójkę, która też po, po, po poprzednim sezonie wcale nie musi być pewna. Ja wierzę w to, że będzie, ale na razie mają mimo wszystko trójkę seniorów, więc Wiktor no, też trochę tej odpowiedzialności na swoich barkach będzie miał. Pytanie, czy, czy on ją dźwignie. Mm -hmm. U, myślę, że tak oceniając Wiktora, jeszcze tylko jedno zdanie, oceniając Wiktora, myślę, że on trochę sprogresuje, ale nie będzie game changerem, jeżeli chodzi o ciągnięcie tej drużyny. No, powiem szczerze, z Piotrem się z jednej strony zawsze bardzo dobrze prowadzi, bo rzucam nazwisko, temat i leci. Tylko problem później się robi, jak ja mam coś jeszcze dopowiedzieć. Całe szczęście zostawi mi furtkę. A mianowicie, ja widzę dwa takie plusy a propos Wiktora. Lamparta, dlaczego on ma być, mieć lepszą tą średnią. Raz, to co już Piotrek wspomniał, doświadczenie, bo mimo wszystko, to, to pierwszy sezon miniony właśnie, który był, na pewno nabrał Wiktor doświadczenia. Tam pamiętamy, z początku sezonu nie szło, tam zresztą się rozstał ze swoim tam mechanikiem, dość głośno o tym było. Potem nagle, po tym wszystkim, zaczęło Wiktorowi no na swój sposób iść, tak, wiadomo, że to nie była żal, zaraz jakaś wielka rewelacja, ale znowu było właśnie widać tę waleczność, tak jak Piotrek już wspomniał, jak start wygrał, naprawdę on, on potrafi jechać, się nie boi jeździć. A drugi taki plus, o którym Piotruś chyba tylko po prostu zapomniał i tej furtkę mi zostawił, to mianowicie, że jednak wykruszyli się, już nie będzie rywalizował chociażby z Biulejem czy z Kuberą na tych pozycjach. Takim głównym rywalem będzie po prostu, tak jak Piotrek powiedział, pewnie e, Kuba Miszkowiak, tak? E, bo Cierniak, Piotrek słusznie zauważył, znowu Piotruś, że jednak ten pierwszy sezon nigdy nie wiadomo jaki będzie, bo możemy mówić fenomenalnie: Juniorka, Świata i tak dalej ale inne numery startowe, tu musisz wejść od razu w mecz, a to tw będą twoje pierwsze takie ee, właśnie starty. Zobaczymy, więc Wiktor wydaje mi się, że mimo wszystko spropsuje. Także to było tylko uzupełnienie do Piotrka wypowiedzi. Tak, tylko właśnie przy całym tym progresie, który Wiktor może zrobić, pytanie do ilu punktów na mecz on jest w stanie dojść już w tym sezonie. Mm -hmm. Bo apator może potrzebować zawodnika, który będzie tych punktów jednak robił trochę wyżej, bo znaczy, mhm. trochę więcej, bo jeżeli będziesz miał tą trójkę Seifudin of Lambert Dudek, no to okej, okay. oni powiedzmy, powinni być tą podstawą tej drużyny, ale też nie możesz od nich zakładać, że oni w każdym no meczu będą ci walić po 12 punktów. Bo pojedziesz do Lublina, gdzie oni będą mieli z Marzlika, Grena, Kubere i nie zrobią też tak fenomenalnych wyników. I będzie trzeba kimś ten wynik jeszcze uzupełniać. No i teraz jest pytanie, czy przed z Lampartem będą w stanie to robić, bo nawet jeżeli Lampart powiedzmy pojedzie trochę lepszy sezon niż Cierniak, a też nie spodziewam się, że jakoś dużo lepszy, bo Cierniak mm. też jest dobrym zawodnikiem, będzie miał ciężko, ale pewnie z tej 1:300 też gdzieś wykręci. Więc gdyby Lampart miał tam 1:500 powiedzmy, no to jest niewielka różnica. I pytanie, czy na przykład czwarta opcja Lublina, Wrocławia, czy innych zespołów chcących walczyć o medale. Nie będzie dużo większą różnicą aniżeli Paweł Przepełski, bo tutaj może być właśnie ten kluczowy czynnik. No i też to, do czego za chwilę przejdziemy, czyli juniorzy. Wiesz, a propos, jeszcze, skoro nawiązałeś do, do Lublina, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, ale tam właśnie Matijeński jeszcze ma tą presję, że ma juniorów, którzy czekają na jego potknięcia, że tak powiem, do tutaj Wiktora raczej juniorzy nie będą zastępować, aczkolwiek dla mnie. Wiadomo, to nie będzie zawodnik, jeszcze podkreślę, bo jest młody, więc nie można go przekreślać, jeszcze na pozycji 24, jakim był Kubera czy Biuli. No nie, o tym nie mo raczej możemy e, jeszcze po prostu nie marzyć, ale jeżeli tak jak Piotrek powiedziałeś, wyspropsował na 1.600, dla mnie to jest, jeżeli pokazałby się, że naprawdę idzie to, że progresuje, o tym co mówiliśmy, małymi krokami jest ten progres, pamiętajmy, on jeszcze dwa lata pojeździ na tym, na, tym, na tej pozycji, więc to będzie znaczyło, że wszystko idzie w dobrą stronę. Jeżeli znowu nam pokaże taką waleczność, to w tych ostatnich sezonach na tej pozycji to może być wtedy game changer. Jeszcze nie, ale mówię, naprawdę warto mieć go na uwadze, bo, bo już dużo o nim pozytywnych powiedzieliśmy. Warto w niego inwestować, o. bo to jest mimo wszystko potencjał, tak jak powiedziałeś, na dwa lata. Mhm. I w przypadku, jeżeli on sprogresowałby do tego 1,600, to już będzie można powiedzieć, że to jest mhm. dobry sezon w jego wykonaniu. Masz gościa, który wypełni ci to U24 za dwa sezony. Tak. Masz duże możliwości wzmacniania składu i wtedy możesz iść już Olin próbować ciągnąć tak kogoś dobrego i walczyć nawet może o mistrzostwo. O złoto. Swój. Tak, pięknie. To w takim razie nachwaliliśmy, nachwaliliśmy to. Czas ocenić. No, ja mu dam ósemkę, bo myślę, że nie jest aż tak super zawodnikiem jak. Ci, których ma w drużynie, ale jako opcja U24 ciężko znaleźć e, wielu lepszych. Moim zdaniem, Kuba Miśkowaek tak. będzie miał wyższą średnią niż Wiktor Lampard, bo już e, poczyniłem zakład chyba sam ze sobą, że Miśkowaek będzie najlepszy w 24 ligi. E, ale Wiktor ma potencjał na to, żeby, żeby też progresować. Moim zdaniem, e, to jest dobra inwestycja w że, że nie szukają jakby czegoś nowego na siłę. <laughs> Mają chłopaka, który który już jeden sezon przejechał, być może przez to też będzie mu łatwiej w kolejnym, bo już z tym torem jednak będzie zaznajomiony z tym klimatem toruńskim, więc myślę, że mądry ruch, żeby go zostawić i przez to też 8, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że nie zawsze ta nasza ocena jakby jest wyznacznikiem siły Aha. zawodnika, bo można powiedzieć, że Patrykowi Dudkowi dałbym 7, bo porównuję go z tak. innymi seniorami. Po swoich? Tak. Lamparta porównuje z tymi zawodnikami, których Dokładnie. mamy na pozycji 24 i myślę, że Apatorowi ciężko byłoby znaleźć lepszego zawodnika niż Wiktor Lampart, stąd 8. Tak, dokładnie. Ja też daję 8. Piotrek to też właśnie fajnie, że wspomniał, że każdego porównujemy do swojej formacji do przeciwników formacji. Więc 8. Trzymaj Wiktor Gas i zobaczymy, jak to będzie szło. No i przechodzimy do juniorów. No i tutaj. Yy, Apatur próbował, próbował różnych yy, jeszcze pościągać. Mają Antoniego. Mm, Kwaczyńskiego, przepraszam, nie wiem czy. Chciałem... Kawczyńskiego. a chciałem powiedzieć w ogóle Kaczyńskiego, ale to już. Przepraszam, Może przepraszam. Do... Że nie. Tak, drodzy widzowie, tak, Kawczyńskiego. Wszyscy na niego czekają, my z Piotkiem sprawdziliśmy, on będzie mógł jechać chyba od czwartej kolejki, dobrze? Mówię? Tak, jest, od czwartej. Tak, od czwartej kolejki, więc spokojnie, jeszcze chwilę będzie na niego trzeba poczekać, Piotr Baron, więc przejdźmy sobie do zawodników. Tuż najprawdopodobniej pojada, a mianowicie Krzysiu Lewandowski, Mateusz Affelt albo Oskar Rumiński, który się właśnie z tej trójki będzie na początku dwóch musiał Piotr Baron wybrać do składu. Krzysiu Lewandowski, o nim się bardzo dużo mówiło w zeszłym sezonie, niestety negatywnych. Wiadomo, to był wielki talent, to może... Dobre. Nadzieja, powiem tak, że będzie się dobrze rozwijał, że, że, że fajne miał też wejście, jak się pier pierwszy debiut, jak miał no ale cóż, zaczęło się robić do tyłu, no po prostu widać to pośrednich. Zaczął po prostu Krzysiek się cofać w rozwoju. No i niestety w ostatnim sezonie słyszeliśmy, że to jest wina po Krzysia w stronie. Więc ciężko mi powiedzieć, nie jestem w boksie, nie wiem jak się Krzysiu przygotowuje, czy, 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 czy daje 200% w tym co robi, czy nie. Nie wiem, nie wnikam, tak mówiło się, tak mówili w klubie Włodarze, więc no sam jestem ciekaw, co z tym Krzysiem, bo ja Krzyśia naprawdę pamiętam. No i, i, i ja liczyłem, że on będzie naprawdę progresował, a tutaj no, no, no źle to wygląda, źle to wygląda, nawet jego styl jazdy też też nic dobrego nie wróżył w tym ostatnim sezonie. No niestety tutaj raczej zamiast progresu mamy regres cały czas, więc. Ciężko się jakby spodziewać, że Krzysztof Lewandowski teraz nagle nam coś w tej lidze wielkiego pokaże. Wiadomo, mówiliśmy sobie o tym, że ta juniorka będzie teraz trochę słabsza, bo kilku zawodników odeszło, ale mimo wszystko e, poziom, który prezentował w ostatnich latach Krzysztof Lewandowski raczej nie napawa mnie optymizmem. E, I to będzie duży problem e, apateratoryjny, bo ja często też wspominałem o tym, że ci juniorzy... Nie są aż tak super kluczowi, moim zdaniem, jeżeli chodzi o rozdawanie medali, bo koniec końców, no to w tych meczach finałowych już rozstrzygają raczej liderzy drużyn. Juniorzy nie dostają tych dodatkowych startów. No, chyba że masz jakiś mega kozaków, tak jak na przykład Mateusz Cierniak czy Bartek Kowalski. W tym roku raczej się nie spodziewam, żeby tacy juniorzy w lidze mieli, mieli być, ale posiadanie słabych juniorów jest dużym problemem, bo, bo to są za jednak zawsze w każdym meczu w fazie playoff dwa wyścigi juniorskie, jeżeli twoi juniorzy z miejsca są skazywani na pożarcie w starciu z parą okay. rywali, a tutaj na ten moment tak jest, bo też zaraz sobie o Antku pogadamy, ale to będzie chłopak, który wejdzie do tej ligi moment 16 lat i ok, mieliśmy przykłady zawodników, którzy w tym wieku potrafili już coś robić, ale też ciężko będzie od niego wymagać, żeby, żeby nagle ciągnął całą tą formację juniorską za usza. Tutaj no, mając Lewandowskiego i Jafelta widzieliśmy, jak to wyglądało w zeszłym roku. Tam była seria chyba sześciu czy siedmiu przegranych wyścigów 5-1 na wyjeździe, więc no to nie wróży dobrze. Więc Słuchaj. będzie ciężko, będzie ciężko, bo tutaj no tak jak mówię, no, wszystkie zespoły, które gdzieś tam chcą się bić o medale. Mają chociażby jednego, bo tak jak Gorzów być może nie ma dobrej pary, ale ma Oskara Palucha. Który hmm. teoretycznie już im zapewnia, że nie na moje to jest jedna z najsłabszych formacji w, w całej lidze. Piotrek, no nie oszukujmy się. No jest moim zdaniem również Lewandowski i Afeld absolutnie mnie, mnie nie przekonują. Lewandowski tak jak mówimy regres Mateusz Afeld jest o rok młodszy, więc Ciężko go już skreślać, no bo on ma 18 lat dopiero, więc jemu trzeba też dać trochę tego czasu, żeby, żeby do tej ligi wszedł. Krzysztof Lewandowski też nie jest jakimś mega starym zawodnikiem, jeżeli chodzi nawet o juniorów. Ma 19, więc on też jeszcze ma 3 lata jazdy, tylko u Krzysztofa Lewandowskiego po prostu nie widać jakby postępów. Żadnych, żadnych postępów. To jest właśnie to, co mówimy. No, tam bardziej się wszystko zawija, niż rozwija. Mateusz Affeld być może się będzie rozwijał, no ale to też jest pytanie, do jakiego poziomu on jest w stanie się rozwinąć. Na razie widzimy e, zawodnika, który miał średnią 0,520 bodajże 8, jeżeli dobrze widzę. E, tak. No i nawet jeżeli trochę byłby w stanie sprogresować, to pytanie do jakiego poziomu, i czy takiego, który Słuchaj. gwarantowałby jakieś punkty w kluczowych momentach. Piotrek, no wow! To ja już się nie spodziewam tutaj, po prostu się nie spodziewam. No niestety, wow, mieliśmy w zeszłym roku w Lublinie, wow, mieliśmy w Grudziądzu zawodnicy, którzy wiesz, może i właśnie Antek wiedzie, ale no ja sobie nie wyobrażam, a ciśnienie już z tego co się mówi, bo nawet to co my mówimy, że ta formacja jest bardzo, bardzo słaba. No to już Antek będzie czuł, to, że on ma tutaj nagle stać się z miejsca liderem, a to może być różnie. No chłopak ma 16 lat, no, no nie dajmy, yy, yy, wiesz, no nie oszalejmy yy, z tego powodu. Ja mu życzę, bo czemu by nie miał mieć, nie wiem jak Kevin Małkiewicz wejścia, tak, że nagle, kurde, będzie zaraz liderem z miejsca. Ale ja tu się bardziej zastanawiam, dlaczego w tym toruniu właśnie ta juniorka tak wygląda. Niby pod dobrym okiem cały czas była, a, a chłopaki, no naprawdę, no, no, to, to co Krzysiu Lewandowski taki regres, to, to można sobie powiedzieć, że dawno w całej lidze nie pamiętam aż takiego regresu, gdzie zawodnik się bardzo dobrze zapowiadał, a zaczął aż takie mieć spadki. Bo to, że może być nierówny, przecież to jest też junior cały czas, tak? Ale ja liczyłem, że on ten potencjał będzie coraz bardziej. Wykorzystywał. Niestety, no, no, kończy się to nie za dobrze. Tutaj ruchów żadnych nie było, no, się były próby, ale w końcu jest jak jest. Najsłabsza formacja, tak jak Piotrek, ty słusznie zauważyłeś, że tutaj każdy bieg z juniorem, senior, to będzie wiedział, że tu musi liczyć na siebie, na swoją trójkę, tak naprawdę, bo nie ma wsparcia juniora żadnego, nawet żeby coś poprzeszkadzać. Może się zdarzyć, pewnie w jakimś nielicznym biegu, ale jak sobie patrzę nawet na tych juniorów i ich średnie w Ekstralidze U24, no to Krzysiu Lewandowski 1.892, nawet nie miał dwóch zerów w Ekstralidze U24, gdzie wiemy jacy tam zawodnicy jeżdżą, a Affeld miał 1.375. No to nie oczekujmy od tych juniorów, że oni w Ekstralidze, bo ja od Ekstraligi też wymagam no, najlepszych juniorów, tak? Po prostu najlepszych, że, że będzie ta śmietanka tu jeździła. Wiadomo, a stylu pewnie w Polsce nie ma, żeby, żeby każdy od razu wszedł i był, nie wiem, ratajczakiem, paluchem, może Wiktorem Przyjemskim, bo jeszcze nie wiadomo, jak w tej Ekstralidze wypali, czy cierniakiem. Tak więc, no spokojnie, ale no ci zawodnicy, no, no proszę, no, no średnie, no co ja wam będę dużo mówił, no pokazują, że. Że regres, progres, jeżeli był, co u Afelta, no to, 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 to żaden progres. No i tu jest, tu jest bolączka, Torunian. No nie oszukuj mi się, Piotr. Tu nic, nic dobrego, nawet jakbyśmy chcieli, możemy przypudrować rzeczywistość, że może Piotr Baron coś odmieni. No możemy, ale no trzeba też być realistami. No tak, no moim zdaniem to będzie duża bolączka i nawet Antek, który do tego składu, moim zdaniem bardzo szybko wskoczy i będzie tam jeździł od samego e, początku, kiedy tylko będzie mógł. Ciężko mu będzie, bo, bo tak jak powiedziałeś, no, praktycznie cały ten ciężar spocznie na jego barkach, a w wieku 16 lat no, ciężko jest jakby robić super wyniki. To do Antka dużo było wcześniej mówione, jakim to nie jest wielkim talentem i, i być może naprawdę niemiecki, być może się rozwinie do takiego poziomu, w którym będziemy... Mówili o nim jako o Mateuszu Cierniaku czy, czy o najlepszych polskich minorach, ale ciężko od niego wymagać, że to będą już te pierwsze mecze. Mieliśmy paru szesnastolatków, którzy do tej ligi wchodzili z buta. To nie jest absolutnie wykluczone, ale choćby teraz sobie mówimy o Kevinie Małkiewiczu, że, że on miał jakieś super wejście do ligi. Tylko tak naprawdę wszyscy pamiętamy ten jeden mecz, gdzie zrobił 9 punktów i pokonał Lamberta. Mhm. Ale oprócz tego Kevin Małkiewicz pojechał jeszcze w czterech meczach i w tych wszystkich meczach w sumie zdobył 10 punktów. W sumie zdobył ich w całym, w pięciu startach zdobył 19. Miał mecze 2 punkty, 3 punkty, 3 punkty, 9 w tym jednym i dwa. I wiadomo, że to 9 już pokazuje, wow. że, że u tego zawodnika jest potencjał że on potrafi jeździć, ale cztery pozostałe pokazują, że jednak nadal jest młodym no, juniorem, któremu jeszcze potrzeba dużo tego objeżdżenia, doświadczenia i obycia z ligą i on nie będzie takich punktów robił w każdym meczu i Antek nawet jeżeli wejdzie do tej linii i nawet jeżeli pokaże ogromny potencjał, jaki być może w nim drzemie, to nie będzie regularnie woził tutaj dużych ilości punktów zapewniających Apatorowi jakiś wielki handicap z pozycji juniorskiej, więc no na chwilę obecną jest to jedna z najgorszych formacji juniorskich w całej lidze i to trzeba powiedzieć, bo nikomu źle nie życzymy, chcielibyśmy żeby wszyscy dobrze jeździli, ale tutaj jakby nie widać punktu zaczepienia. No Antek Kawczyński jest jedynym Aha. jakby światełkiem w tunelu, ale tak jak mówię, to jest raczej melodia przyszłości, kolejne sezony gdzie on wtedy będzie mógł robić z tych pozycji juniorskich jakąś większą różnicę, ale nie sądzę, żeby to był w stanie robić już w wieku 16 lat. No i no tu już w pierwszym biegu Piotrek Baron będzie musiał pilnować, żeby jednak nie zaczęło się 1-5, bo zaraz masz juniorski. I możesz, i możesz no tak. po dwóch biegach być, wiesz, w plecy osiem, a, a to już nie jest ciekawie, więc no jestem ciekawy. No, no ja życzę mimo wszystko każdemu, każdej drużynie czy zawodnikom też, żeby jednak coś się stało, jakaś ta nowa miotła. Może tego Krzysia jeszcze, nie wiem, pozytywnego kopa i, 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 i gdzieś tam wydobyć, ten talent, który, który no miał, miał ten chłopak, bo, bo to był bardzo zdolny chłopak. No i czy jeszcze jest? Zobaczymy. Więc piętę Achillesową znaleźliśmy, no to czas na ocenę, panie Piotrze. No, nie może być wysoka, więc y, tylko i wyłącznie za to, że mają y, zawodnika z wielkim potencjałem, jakim jest Antoni Kawczyński, dostaną trójkę. Trójkę, no ja tak myślałem o czwórce, powiem szczerze. I zostanę przy tej czwórce z uwagi właśnie na tego Antka, chociaż liczenie na zawodnika, który jeszcze się nawet nie może ścigać, to jest... No to właśnie, to jest dużo, dużo mówi o, o tej formacji juniorskiej. Także... Moja nota to jest taka, żeby po prostu nie była zbyt niska, bo, bo jednak Antek Kawczyński mówi się o nim, że ma duży, duży potencjał i być może w tej lidze nam się jakkolwiek pokaże, bo jeżeli miałbym oceniać tą formację bez Antoniego Kawczyńskiego, o. to byłaby to ta ocena jeszcze sporo niższa, a, a z trzy to już niewiele jest to tracić, więc. Dokładnie Panie Piotr. Trochę tak za potencjał ta ocena. Za potencjał, no jestem ciekawy no czy, czy, czy coś się zmieni, no oby oby, bo ja przeżyczę życzę tym chłopakom jak najlepiej, no Krzysiu Lewandowski 2005 rocznik, no lata strasznie szybko lecą Panie Piotrze na tej juniorce i za chwilę, no nie chcę powiedzieć gdzie można po prostu dołączyć, więc tu postawimy kropeczkę, wracamy szybciutko do nas Panie Piotrze. A więc teraz, co? Szybciutki rzut oka na terminarz. Tak jest. Przechodzimy do terminarza. Długo, żeście się na nas nie napatrzeli, więc już jesteśmy z Piotrkiem Baronem. No i co? Wyjazd do Gorzowa. U siebie leśno. Motor Lublin, wyjazd. I na Spartę może właśnie Antek już pojechać. Dalej, włókniarz. Grudziąc wyjazdy. No i u siebie Falubas. Tutaj dość ciekawie to wygląda, muszę ci powiedzieć. Nie wygląda to jakoś, jak my przy niektórych drużynach mówimy, że po czterech, nie wiem, meczach można mieć dwa punkty albo zero, nie? Tutaj to wygląda dość, dość ciekawie, bym powiedział, tak? Wyjazd no, tutaj ciężki. Tutaj też po czterech meczach można mieć dwa punkty, bo a... Gozów i Lublin to ciężkie wyjazdy, a z Wrocławiem u siebie też pewnie łatwo nie będzie. No z a... Leśnem na pewno Apater u siebie będzie faworytem, ale no te dwa wyjazdy... To raczej do takich zespołów, które gdzieś tam mierzą w medale, więc raczej z tych trudniejszych. Tylko wiesz, z drugiej strony, jeżeli Toruń też myśli o tych medalach, no to to jest drużyna, która chce, że tak powiem, na wyjazdach też wygrywać nawet u tych najlepszych. Wiadomo, nie będzie to najłatwiejsze. Aczkolwiek. No słuchaj. Aczkolwiek nie daj Bóg, przegrana w czwartej kolejce ze Spartą i zobacz, i masz. Później dwa kolejne wyjazdy, gdzie już jedziesz. No, jedziesz, no, trochę, kurde. tak z no, nożem bo jeżeli miałbyś być po czterech kolejkach dwa punkty, nie mówię, że tak będzie, ale Nogorów Lublin mi się jawiam jako wyjazdy, gdzie tory nie będzie faworytem. Słuchaj, e zagar e jeszcze jest w jest zawsze, zawsze ciężka sprawa, nie? Tak, e nie. No. że apator może z tą Spartą u siebie wygrać i to nie będzie jakieś wielkie zaskoczenie ale jednak gdzieś ewentualna wpadka i zaraz dwa kolejne wyjazdy już takie mocno nerwowe. Słuchaj, tak naprawdę dużo już nam powie ten pierwszy mecz Dużo nam powie, bo przy tych znakach zapytania Jak mówiliśmy a propos Dudka Przedpełskiego czy, 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 czy Lamberta wie, wie, jak wjeżdża To już nam dużo powie, ja wiem, że to jest pierwszy mecz I, i, i właśnie mogu, mogu, Może być to zaskoczenie Pozytywne po stronie Gorzowa e, No z Lesznym u siebie Wydaje mi się, że na Toruń sobie poradzi No jeżeli tutaj by miały być jakieś ciężary no to, no to, że tak powiem Liga zrobiłaby nam się naprawdę przeciekawa no ale czemu nie? Czemu nie? No ja oczywiście drużynie z Torunia życzę jak najlepiej. Tak jak wiemy, no sześcio. Playoffy. Oni. Słuchaj, co jak co, ale Toruń doskonale wie, że niekoniecznie trzeba wszystko wygrywać. No tak, no pokazali to w poprzednim sezonie, no że tak. najważniejsze jest wejść do playoff i. W sezonie zasadniczym pięć jechać. wygranych wystarczyło, żeby w playoffach pojechać widzisz. No i tak, więc wszystko jest do zrobienia i, i tak jak mówisz, no. Raczej potencjałem dysponują takim, że w tych play-offach powinni się spokojnie znaleźć, więc ewentualna gdzieś tam wpadka nie powinna ich przekreślić, ale gdzieś tam nerwy jakieś mogą się wkraść, jeżeli by ten sezon nie rozpoczął się tak dobrze, ale tak jak mówię, no teraz to jest trochę wróżenie z fusów. Terminarz nie jest najważniejsze, najważniejsze jest, żeby zawodnicy byli w odpowiedniej formy, jeżeli zawodnicy pojadą na odpowiednim poziomie, no to, to i wyniki będą, będą dobre i wtedy terminasz nie będzie miał żadnego znaczenia. Mało tego, ja się śmieję ostatnio, bo jak wszystkie te komentarze naszych widzów czytam, to już pod bardzo dużą ilością komentarzy jest, gdzie na przykład co miejsca ktoś tylko robi, nie? Ale ja mam taki podgląd, że zaraz widzę edytowany, 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 ja mówię o tak, tak się zaczyna, to już jest wesoło, jeszcze liga się nie zaczęła, już są edytowane, więc um, ludzie zmieniają, wiesz, słuchają nas i jednak stwierdzają, a nie, dobra, chłopaki coś tam powiedzieli takiego, co przekonują i zmiana nagle, nie, bo dużo ludzi też pisze, zauważymy się przed premierą odcinka swoje, wiesz, już typy, a potem nagle edytowany, edytowany, co? Nie wiem, czy to dobrze świadczy o nas, ale do stara by się mówić, jak najlepiej. Oczywiście. Ale czy te zespoły idą w górę czy w dół? Pewnie okay. jeden w górę, jeden w dół. No nie jest w stanie wszystkiego da... pamiętać za pierwszym tak, razem, wiesz, jest. jak tego. Ale, ale, spokojnie. No każdy ma prawo, no każdy ma swoją tutaj wizję. Panie Piotrku, zanim przejdziemy, to chwila reklam, że tak powiem szybciutko. A mianowicie, no. przypominam, że cały czas możecie zakupić książki drugą już drugi tom historia ligi brytyjskiej naszego Krzysia Dziomskiego rok 1946 1959 link znajdziecie w opisie możecie kupić z pierwszym tomem i z drugim albo oddzielnie jak kto woli od wyboru do koloru zachęcamy was bardzo oczywiście z tego miejsca zachęcamy was również do zostawienia łapki w górę do tego subika lecimy po 8000 subów więc Wiecie co robić, klikamy, lajkujemy, udostępniamy i najważniejsze komentujemy, a mianowicie piszecie waszy waszą analizę ostatnio Piotrek, nie wiem, ale no niektórzy ale, ja... ale takie referaty, no. że człowieku ja sobie w samochodzie jak jadę to sobie to czytam i mówię kurczę, mi się to podoba. Wtedy... To jest taki jeden, co dał Ta. przykład, że takie komentarze są fajne i teraz widzę, widzowie tak. idą mi bardzo dobrze. I Fajnie naprawdę, się dokładnie, szacun wielki. Ja tu się rajcuję, że Wy również jednak poświęcacie no, trochę tych minut, żeby to napisać przede wszystkim, więc wielki szacun my to. O, ja tym bardziej, bo wiem, ile to trwa. Właśnie, więc głupio by było, abyśmy tego nie czytali, bo, bo to ja bym wtedy się czuł nie fair w stosunku do Was, więc jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Oczywiście za te krótkie też, no bo szanujemy wszystkie komentarze, ale te trzeba naprawdę podkreślić te napisane tak. Naprawdę referat bym to nazwał sztosiba. Także dziękujemy za wszystkie łapki w górę. A teraz Piotrek, co? Przechodzimy chyba do tego. Krem de la creme, a mianowicie typy. Chyba patoru do spadku nikt nie dał już, nie? Tam, tam już raczej wszystko wyjaśniono. Czy ktoś na medale? dał. Właśnie. Bardzo słuszne. No to pytanie. bardziej w tą stronę muszę. Ty. No i teraz uwaga chwila prawdy. I jest jeden medal. Jest znowu brązowe miejsce. Wojtek Nowakowski, Sport na nowo. A potem cała Żużlowa rodzina równo dała na czwartym miejscu. Krzysiu, Rafi, Mati, Piotrek i ja. Czwarte miejsce. Panie Piotrze, czwarte miejsce i widzę, że no daliśmy to oczywiście kosztem stali gorzów tak jak drodzy widzowie widzicie. W zeszłym roku niestety stal się rozwaliła, nie miała, że tak powiem, możliwości powalczenia. Tutaj, no Toruń na czwarte miejsce, ale to chyba też nie jest tak do końca, że nie mogą się zakręcić na pozycji medalowej. Pewnie, że mogą, ale będą do tego <laughs> potrzebowali bardzo dobrych sezonów Przedpolskiego i Lamparta, w które ja do końca nie wierzę. Bo nie pomogą sobie juniorkom nawet nawet na tyle, na ile Gorzów chociażby może sobie paluchem o. gdzieś tam pomóc, który no, pewnie będzie miał więcej wyskoków aniżeli juniorzy toruńscy. Myślę. No takie kluby jak Wrocław, który ma Krawczyka, Lublin ma Przyjemskiego czy Bańbora, no to też gdzieś tam te przebłyski juniorskie będą mieli na pewno. No tutaj sobie tym nie pomoże, więc potrzebuję mieć bardzo solidną piątkę seniorów, a nie wydaje mi się, żeby Przedpełski i Lampard na ten poziom byli w stanie wskoczyć. No bo nawet jeżeli Sajfudino, Lambert i Turek pojadą w super sezon, co jest możliwe moim zdaniem, mhm. To bez Przedpolskiego i lamparta tego medalu raczej nie będzie. No, chyba że znowu wydarzy się coś takiego jak w poprzednim sezonie, że na przykład yy, któryś się no. po prostu wykruszy przez kontuzję. Bo nie oszukujmy się, w poprzednim sezonie to Stali Gożów przez większość sezonu było bliżej do medalu niż Apatrowi Toryn. Stale robiła na nas dobre wrażenie yy, i raczej gdzieś, jeżeli te składy byłyby pełne, to pewnie mówilibyśmy o Stali jako o faworycie do, do brązu. Yy, stało się jak się stało. Miejmy nadzieję, że ten sezon będzie jakby dojechany do końca bez kontuzji. I jeżeli tak się wydarzy, no to wydaje mi się, że Apator ma szansę się zakręcić koło medali, ale że jednak trochę tej głębi składu zabraknie. Piotrek, no tak to podsumowałeś, że aż chyba nic nie dodam. Tak jak na, nie wiedziałem, co powiedzieć na myśl, jak Apator Toruń, to teraz też nie wiem, co powiedzieć. Pięknie to podsumowałeś, pięknie wyciągnąłeś tutaj braki wszystkie. Jakie są, oczywiście, możliwości jest, bo to jest Żużel, tak jak Piotrek powiedziałeś, my te nasze przewidywania, te typy, to też pamiętamy, że każdy z nas po prostu nie myśli o kontuzjach. Bo jakbyśmy mieli to dodać do naszych przewidywań, no aż tacy, no, tacy. jesteśmy w stanie już przewidzieć, więc jakby ciężko jest dywagować, bo tak Dokładnie. możemy każdą drużynę zrzucić <grym> z ligi mówiąc, że o, tam będą mieli dwie kontuzje. No. Wtedy z motoru Lublin można i by zrobić. No nie? to jest tak jak właśnie mówienie po sezonie, nie, a w Toru nie wierzyliście, że na trzecim miejscu. No ale właśnie teraz nie wiemy, co będzie w sezonie, tak jak podkreślił. Gdzieś kontuzje i może być walka o złoto. No nigdy nie wiesz. Toruń w zeszłym sezonie, yy, tak jak mówiliśmy, nie był zaliczony wyżej niż Gorzów, pięknie to powiedziałeś, ale jednak skończył z brązowym medalem. I, i, I nie można. I to też jest im... ich duży sukces. I to jest ich duży sukces. A jak będzie w nadchodzącym sezonie? No powiem szczerze, jak patrzę, jak te cyferki na moim zagarku szybko mijają i te daty się przekręcają. No to to już niedługo, już niedługo się przekonamy. Piotrek, czy chcesz coś jeszcze dodać o czym zapomnieliśmy, chyba nie? Chyba nie. Sezon się zbliża, także bawcie się razem z nami, komentujcie, oglądajcie i. Jeszcze dwa odcinki przed Wami, także. My już działamy. jesteśmy blisko. Tak, już jesteśmy kroczek, kroczek i odpalamy. Taśma pójdzie w górę, a dzisiaj już światła na stadionie, na motoarenie Toruńskiej. Gasimy aniołom, jak każdej drużynie, żeby nie było, że zapomniałem formułki. Życzymy samych sukcesów zawodnikom, oczywiście, jazdy bez kontuzji. No i samych trójek, tak więc za dzisiaj dziękuję pięknie Piotrek Żużlowy Matematrix z kanału Żużlowy Degustator i oczywiście Zakręceni w lewo. Dziękuję Ci Piotrek serdecznie. Dzięki bardzo. I dziękuję. Ja byłem z wami. Adam znany jako Adam. To tyle. Cześć, od nas. cześć Piotrek. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.